Awansowe ABC terminy w awansie. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole zatwierdza plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia zmian. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego uwzględniający jego zalecenia, w terminie siedmiu dni od dnia jego przedłożenia. W karcie nauczyciela czytamy. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel-stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.